Siemano, witajcie, z tej strony Kiffy i lecimy z kolejnym odcinkiem z Case Hero oczywiście. No i tutaj bierzemy jakiś tam marny hajs na start, bo tutaj dostajemy za wejście. No i dobrze, słuchajcie, nasz ekwipunek jest warty prawie 900 tysięcy dolarów. No i standardowo zacznijmy od waszych trade'ów. Piszecie do mnie na fanpage'u albo gdzieś, kiedy nagrywam Case Hero, żeby wtedy wysłać mi trade'a, ale no wiecie, ja nie mam jakichś ustalonych stałych godzin, więc wyślijcie mi po prostu trade'a, jeśli macie mi wysłać trade'a, po prostu od razu i to ja sobie będę wszystkie trade'y otwierał na odcinku i tak dalej, nic poza odcinkami nie robię, więc otwieram wszystkie wasze trade'y, bo widzę, że wam się to podoba, jak otwieram trade'y wasze, więc Kiffy Hero, jak ktoś chce, możecie wysłać, jeszcze w następnym odcinku będziemy otwierać. A teraz zacznijmy, bo tych trade'ów znowu narobiło się masa, boże, chyba jeszcze tak dużo trade'ów nie było. Pod ostatnim odcinkiem zostawiliście ponad 500 lajków, więc bardzo się z tego powodu cieszę. W tym odcinku też zostawcie dużo lajków, proszę, więc klikajcie like pod spodem, kto jeszcze nie subskrybuje, zachęcam do subskrypcji, a my zaczynamy trade'y. No i tutaj pierwszy trade za 8 dolarów, no i lecimy, także mam już chyba akcept, okej, zaakceptowane, już troszkę zaczyna lagować, wiecie, no za dużo trade'ów. Następna oferta, 200 dolarów dostaję znowu, więc super, fajnie, i widzę, że akceptujecie od razu, więc tak jak was uczyłem, super, że akceptujecie od razu, żebym ja od razu na odcinku mógł przyjąć te skiny, a nie czekać. Tutaj na przykład 25 itemków, no i zobaczcie, kolejne Dragon Lore, jakieś takie masakryczne, 88 tysięcy dolarów dostaję, wow. Pisaliście mi, żebym się tak nie jarał tym, bo to tylko clicker. Ja wiem, ludzie, że to tylko clicker, ale no wiecie, no trzeba być emocjonującym, trzeba jakieś emocje wyrażać i tak dalej. Także no, dziękuję za 100 tysięcy dolarów kolejne. Wow, ja zaraz będę tutaj bogaczem, już mam chyba milion ponad w ekwipunku, także świetnie. Bardzo się cieszę, że na razie wszystkie trade'y są zaakceptowane z tej jednej waszej strony od razu. No i super, kolejne 30 dolarów, kolejne 30 dolarów. Jezus, już nawet nie mogę wiedzieć. I kolejne 100 tysięcy dostaję. Zobaczcie, że jak jest 100 tysięcy, to są zawsze same Dragon Lorki. Zawsze tak jest, że jak jest 100 tysięcy dostaję od was, to jest zawsze Dragon Lorki. No i kurczę, piękne trade'y. Ja tutaj lecę po kolei, bo wszystkie są na razie dobrze zrobione. Kolejne 55 dolarów. Tutaj Excel 1, 2, 3. Kolejne 287 dolarów. Nice. Tutaj 33 cent, dostałem grotto. No, super, świetnie, dostałem grotto, dziękuję. Jestem naprawdę bardzo ciekaw, ile będę miał hajsu po tym wszystkim, bo zobaczcie, same kosy, jakieś takie 400 dolarów, no i tutaj już na przykład nie jest zaakceptowane z jednej strony, więc szkoda, no ale tutaj już jest na przykład ładnie, o, zobaczcie, same kosy, Dragon Lore, jakieś itemki, no masakrycznie dużo hajsu do otwierania w Case Hero, więc na pewno będziemy sobie tutaj coś robić, tutaj kosa, ale znowu nie jest zaakceptowana, tutaj, o, Krambit Lore i tak dalej, i tak dalej. No, no piękna sprawa po prostu. No tutaj dostaję Knighta. Knighta, chyba dobrze mówię, bo zawsze wkurzacie się, jak mówię albo Knife, albo Knight na kosę, albo na właśnie tą M4. Ale no po prostu nie wiem, no, złe nawyki, także ciężko mi to już tak automatycznie po prostu mówię, już źle się nauczyłem i tak zostało wymowa. I już nawet nie wiem, czy tu coś trzeba komentować, bo po prostu te trade'y są tak masakrycznie duże. Znaczy nie wszystkie są duże, ale po prostu dużo ich ostatecznie będzie, że ja już nawet nie nadążam z tym wszystkim i nie wiem, co zrobić z tym hajsem. No, ranki już będę bardzo szybko wbijał. Fire Serpenta w Star Treku chyba dostałem. No kurde, 100 tysięcy kolejne, no. Zobaczcie, tutaj będę miał zaraz 2 miliony w ekwipunku. Kolejne, ale tutaj nie zaakceptowane niestety. 500 dolarów, tu, a to już akceptowałem. To już chyba jest w ogóle stary trade z, nie wiem, z pierwszego odcinka z trade'ami. Tutaj kolejne karambity i tak dalej. Wszystko przyjmuję, wszystko co się da, to przyjmuję. 99 tysięcy dolarów. Tutaj 14 dolarów, nie wiem, czy jest jakiś limit i tak dalej. I jeśli już skończę grę w Case Hero, bo będę prowadził serię do Global Elite, to weźcie mi, powiedzcie, co ja mam zrobić z tymi skinami, czy wejść wszystkimi i próbować je przegrać na jackpocie. No ale wiadomo, jak to wyjdzie, czasem wygram, więc nie pozbędę się tych skinów tak łatwo. Czy je po prostu zostawić i olać, czy może zrobić odcinek i porozdawać widzom, więc myślę, że jakoś można by to zrobić, będziecie mi pisać niki w komentarzu i zrobię taki odcinek, w którym będę wysyłał, ale to jeszcze nie w spokojnie, jeszcze nie w tym odcinku, na razie to będziemy jeszcze expić do Dragon Lore, do Global Elity, a potem się zobaczy, potem może rozdamy widzom, myślę, że to będzie całkiem spoko pomysł, będę w komentarzu wybierał po prostu i przyjmował i wysyłał wam oferty jakieś. Nie, może zrobimy jakiegoś speedruna z tych ofert, bo tego jest strasznie dużo. Ostatnio strasznie długie odcinki wam robię, bo 14 minut to jest długo. Ja zazwyczaj robię odcinki takie krótsze, się przyzwyczaiłem, że robię kolejny night. No kurde, ile to jest hajsu. No zobaczcie, kosy, nie kosy. Masakrycznie dużo kasy. Kosy, masakrycznie dużo kasy. Nie, kolejne Dragon Lorki.
Ja pierdzielę, nie? Ja chyba to będę otwierał tak szybko, bo już nie wiem, czy tu coś jest do komentowania. Po prostu otworzę wszystko i zobaczmy, ile będę miał hajsu po wszystkim. Więc nie wiem, czy wam to przyspieszyć, czy może jednak nie chcecie, żebym wam tego przyspieszał. No tak na próbę to zróbmy. Dzisiaj tak szybkie otwieranie. Dobra, słuchajcie, przyjąłem chyba wszystkie oferty, które się dało. Tutaj jest dużo takich jeszcze, których wiecie, no nie mogę przyjąć. Strasznie dużo tych ofert mi wysyłacie, ale zobaczmy, ile warte są nasze skiny teraz. Wow, halo, reklama, nie chcę. Wow, czy tu jest 1 800 000 dolarów? Prawie 2 miliony dolarów? Naprawdę, zobaczcie to, ja nie wiem, co z tym zrobić wszystkim. To jest masa, ogrom skinów, ogrom dobrych skinów. Wszystkiego, słyszałem, że jest jakiś nowy gambling. Więc Crash Game, o, tego jeszcze nie grałem, tu kazaliście mi zaktualizować. Ja nie wiem, o co w tym chodzi, nawet w normalnym sensie nigdy nie grałem na Crash Game'ie. Więc nie wiem, o co tu chodzi, ale no co, mamy, nie mamy nic do stracenia, mamy tyle rzeczy, że możemy tutaj na pewno zaryzykować. Powiedzmy, wstawmy sobie 5 stówek tych końców. No i co, możemy czy więcej, czy mniej, czy możemy coś wybrać, no nie, place bet, po prostu. Dobra, wstawmy. No i dobra, postawiłem 500, ale nie mam pojęcia, czy ja mam tutaj jakiś wpływ na to, czy to się uda, czy nie. Nie mam żadnego pojęcia. No i co, niby jestem na czerwono, więc chyba przegrałem. Nie mam pojęcia, o co chodzi. Możecie mi to wytłumaczyć w komentarzach. Proszę, napiszcie mi w komentarzu, o co chodzi w tej grze, żebym w następnym odcinku sobie bardziej pograł, bo na razie to nie mam pojęcia. Mogę postawić jeszcze raz 500, ale nie wiem, czy to ma jakikolwiek sens, bo no bo nie wiem, o co chodzi. Jezus, chciałem wejść na ten najbardziej unlimited jackpot, ale jest on dopiero od globala, więc do tego nam jeszcze daleko, więc musimy sobie wejść tutaj. Tutaj możemy wejść za maksymalnie 10 tysięcy dolarów, więc no nie za wiele jak na nas, tak szczerze mówiąc teraz. Teraz to jest naprawdę nie za wiele, więc możemy wejść tutaj jakoś w ten sposób. No nie wiem, co tu jeszcze możemy dołożyć, parę kosek jakichś takich. No wchodzimy, bez żadnego przedłużania. Wchodzimy, 9800 dolarów, no tak na oko wrzuciłem po prostu. I zobaczymy, czy nam się uda, 39 tysięcy dolarów w jackpocie i czy będzie wygrana. No niestety, no niestety, ale byliśmy blisko, więc chyba nie poddajemy się i wbijamy do kolejnego, tak myślę, no bo czemu mamy się poddawać. Tutaj 7000, dołóżmy tego karambita, to już będzie za dużo. No to co ja tu mogę dołożyć, żeby to było jeszcze w miarę. No nie wiem, to jeszcze dołóżmy, dorzućmy po prostu tak, żeby było. Tanie skiny, też trzeba się pozbyć tego jakoś, dobra, więcej nie wejdę, więc wchodzimy. 49%, no ale zobaczymy, 29 tysięcy dolarów w jackpocie. Jeszcze ktoś musi wejść, żeby zagrać. Dobra, ktoś tam wbił, więc zaraz zacznie się jackpot. 32 tysiące i czy wygram tym razem? No wypadałoby się odkuć, bo przegrałem ostatnio. Czy dzisiaj będzie dobra passa? No niestety nie, znowu kolejny przegrany. W ostatnim odcinku nie przegrałem chyba nic, z tego co pamiętam. A teraz znowu przegrywam, więc może wróćmy. Weźmy sobie jeszcze tutaj coin flip. Musimy stworzyć grę, bo to się nie opłaca. No i weźmy po prostu. No ile to jest maksymalnie? Nie wiem, czy jest jakiś maksymalnie, ale weźmy sobie 4 Dragon Lorki, wrzućmy i postawmy jak zwykle na gwiazdkę. No ja zawsze stawiam na gwiazdkę i stworzymy i zobaczymy, czy ktoś tutaj będzie chętny, żeby to zagrać. A w tym czasie, co możemy zrobić? No tutaj tam wartość ekwipunku nam trochę zmalała, ale no nie wiem, czy nas to obchodzi za bardzo. Możemy sobie zagrać minigierkę, bo w sumie tego dawno nie robiłem, no nie wiem, jakiś Flappy Chicken na przykład. Zobaczmy, jak to się gra. Jezus, jaki tu marny hajs się zdobywa. Od was na tradach się największy hajs zdobywa, taka jest prawda. Że od was trade'ów mam wszystko praktycznie. No tak to miałem jedną kosę bez was, a teraz jestem bogaczem. Wielu mówiło, że to nie fair, ale mówię, no co ja mogę, no wysyłacie mi trade'y, to jak tu nie przyjąć. Dobra, zobaczmy jak tam gambling. No nikt się jeszcze nie pokusił, chyba za drogo wszedłem. Ale co, no otwórzmy sobie jakiś tutaj fast opening zróbmy. Bo to z tego co pamiętam ostatnio dawało najwięcej expa, żeby właśnie robić takie fast openingi. Tylko to do sklepu trzeba iść, do sklepu kupić 100 jakiś skrzyneczek, no nie wiem. Tylko musimy coś sprzedać, bo nie mam na razie za co tych skrzyneczek kupić. A nie, mam shadow case. Zobaczcie, ja mam shadow case'y. Czy ja mam kluczyki do tych shadow case'ów? Zobaczmy sobie. Tak, mam. I teraz słuchajcie, robimy tak i fast opening robimy i tak się XP tutaj teraz najlepiej. Bierzesz 5 i od razu ekwipunek. Nie obchodzi mnie totalnie, co mi dropnie, no bo słuchajcie, mam prawie 2 miliony
dolarów w ekwipunku. No, to jest naprawdę tak dużo, że nie wiem, czy to, czy dropnie mi Konsta, nie robi mi zbytniej różnicy, bo... No bo co, no Dragon Lore mi tutaj nie dropnie, a Dragon Lore jest chyba tutaj najdroższym przedmiotem w grze, z tego co wiem. Nie wiem, skąd wy macie tyle w ogóle tego wszystkiego tak na regalu. Nie wiem, czy jest jakiś sposób, że tak macie tego dużo, ale no po prostu nie mam pojęcia, skąd macie tyle rzeczy. No bo ja tyle normalnie bym nie miał. Dobra, zobaczmy, czy wygrałem, czy nie. 22 tysiące. No chyba jeszcze ani razu tutaj nie przegrałem, więc wypadałoby teraz też nie przegrać. I uwaga. No niestety, przegrałem. Słuchajcie, dzisiaj jakaś zła pasa, nic jeszcze dzisiaj nie wygrałem. Nie wiem, czy w ogóle, nie wiem, może poddać się już dzisiaj i nie grać, ale na double to bym wbił, no bo double to jest jednak taki. I postawmy sobie 5000. Nie wiem, za ile sprzedawać Dragon Lory. Nie mam pojęcia i trochę się dziwnie z tym czuję, bo nie wiem, jak to sprzedawać serio. No, końców trzeba trochę sobie zarobić czasem. I postawmy 5000 na czerwony, może nam się uda. Ja tu teraz już lecę naprawdę tak grube bety, że o Jezu, straciłem 5000 końców. No cóż, może shop, może wyłącz reklamę, bo nie chcę mieć... Marketplace. Sprzedajmy... Po ile chodzi Dragon Lore? No, 200 chodzi grafit, tak? A on jest... A, dobra, sprzedamy jakąś kosę może. Albo nie, no tego Dragon Lorka możemy sprzedać. No ostatnio za 6000 poszedł dosyć szybko. To może teraz wystawmy go za 10000. Zobaczymy, czy 10000 to jest odpowiednia kwota, ale muszę się naklikać. Czemu nie ma plus 1000? Przecież tutaj takie drogie itemki ja chcę sprzedawać, a tu nie ma plus 1000. Chcę trochę tych hero coinsów sobie narobić, żebym mógł grać na double i takich różnych. No i co? No nie mogę. Okej. Okay. A to jest w ogóle najdrożej. No to sprzedaję najdrożej jak się da. Mam nadzieję, że zejdzie. Zamykamy to. No i co? Zagrajmy sobie tą minigierkę drugą. Nie wiem, na jackpota jeszcze spróbuję wejść, ale może odczekamy chwilę, może zła pasa minie. No bo słuchajcie, naprawdę dzisiaj dostaję po dupie, jeśli chodzi o tego jackpota. W ogóle jeśli chodzi o te gamblingi, nic jeszcze dzisiaj nie wygrałem, więc słabo trochę. Dobra, napiszcie mi, czy chcecie, żebym te właśnie trady przewijał, jakby w sensie robił to w speedrunie tak jakby, czy może nie, czy otwierał i komentował każdy, no. Dajcie znać. A tymczasem ja bym się pokusił o otworzenie paru Dragon Lorów, więc skupmy tyle, ile możemy. Nie możemy za dużo, no ale możemy 4, więc otwórzmy 4 i liczmy tutaj na Dragon Lora. Czy... No bo chciałbym jednak, tak wiecie, mimo że mam tyle hajsu, to i tak bym chciał dropnąć tak Dragon Lora od siebie, no bo to zawsze jakaś przyjemność taka fajna, więc no fajnie by było. No i kolejny raz, nic ciekawego. Jeszcze nam dwie zostały te paczuszki. No jakby to możemy sobie co prawda dokupić, ale myślę, że nie będziemy tego robić. Ach, no i kolejna strata hajsu, $44 za jedną, troszkę to boli. Znaczy, przy moim stanie konta nie boli, ale normalnie to troszkę boli. Dobra, no nic, może jednak gambling, może jednak jackpot. No jeszcze raz spróbujmy, ostatni raz może. Dobra, a w sklepie kupmy 100 shadow case'ów za $24 i kupmy do nich 100 kluczyków za 250, kupmy od razu 200 może wszystkiego i będziemy otwierać po prostu, żeby wbić rangę. A jak gambling? No na razie nikt jeszcze nie... O, okej, okay, zaczyna się, będzie losowanko, $25,000 w puli, 38% mam, więc całkiem sporo, więc mam nadzieję, że w końcu... Jest, udało się, pięknie, $25,000 wygrane na jackpocie, bardzo mi się to podoba. Niestety, no szkoda, że nie mogę jeszcze ten unlimited, ale no od globala, więc no co, idziemy robić rangi. Więc zrobię wam speedruna zrobienia speedruna, tak jakby. Dobra i słuchajcie, chyba wbijamy rangę teraz po tej skrzynce. Tak jest, mamy Suprema, także Supreme fajnie jest. I słuchajcie, no jakby nie patrzeć, seria dobiega końca, słuchajcie, bo no już niedługo. Jednak ja gram do globala, tak? Do globala, potem jeszcze bawimy się chwilkę na jackpocie. I to będzie na tyle, więc zostały jeden góra, dwa odcinki. No i tak samo piszcie, czy będzie to fajny pomysł. W ogóle musicie dużo w komentarzy ci napisać. Musicie mi wytłumaczyć Crash Game'a. Musicie mi napisać, czy pod koniec serii rozdawać te skiny widzom z komentarzy, czy przewijać wam trade offery i tak dalej, i tak dalej. No napiszcie mi, co tutaj chcecie, no bo to jednak zostały dwa odcinki. I napiszcie mi może, jakie zastępstwo chcecie dla Case Hero, jak już się skończy Case Hero. Wiem, że pewnie napiszecie Case Clickera, ale no nie wiem, czy będę do tego podchodził jakoś, no bo po prostu Case Clicker już jest coś, co ogrywałem tyle razy, że nie wiem, czy mi się chce kolejny raz po prostu to ogrywać, no bo to jednak trochę już mi się przejadło. Dobra, wejdźmy sobie tak luźno za $9000 na jackpota. Zrobiliście ze mnie milionera trochę w tej grze. Na pewno przyspieszyliście proces w ogóle, żeby tą grę skończyć, więc przez was jest mniej odcinków. Nie no, XD i tak bym zawsze wbijał jedną rangę na odcinek, jakby nie było.
ale ułatwiliście mi to znacznie, także dziękuję. No i cóż, o, tutaj jakiś trade jeszcze się skończył, także akurat ktoś jest pewnie w Case Hero. Dobra, dziękuję wam za oglądanie, zostawcie lajka, zostawcie komentarz z napisaniem tego wszystkiego, o co was prosiłem. No i cóż, widzimy się w kolejnym odcinku, obczajcie na przykład jakiś ten odcinek, bo teraz są takie fajne karty i można tutaj robić takie outro na YouTubie od razu, fajnie, nie? Dobra, siemanko, cześć.